Już jesteśmy na uroczystej gali rozdania nagród i influencerzy TOP 2022. Oczywiście ty jesteś tutaj gościem honorowym. Nie mogę cię mnie zapytać, z racji tego, że my wszyscy ciebie znamy z programu stacji TOTV, czy nas wszystkich zaskoczysz w kolejnych odcinkach? Właśnie nie wiem, czy was zaskoczę w kolejnych odcinkach, ponieważ program nagrywany jest na bieżąco i nigdy cholera nie wiadomo, co mi przyjdzie do głowy i co tam odwalę przed telewizorem na tej kanapie, więc oglądajcie, to się dowiecie. A jakie, jeżeli chodzi właśnie o te twoje pomysły, kiedy komentujesz, no nie wiem, różne programy, różne osoby, czy przychodzi tobie to łatwo z głowy, czy jednak nieraz musisz przygotować się do danego nagrania, do danego odcinku? Właśnie ten program polega na tym, znaczy sukces tego programu polega na tym, iż to jest program niereżyserowany, program, który jest nagrywany w naszych własnych mieszkaniach, dlatego też tam się liczy spontaniczność i w związku z tym, że ja jestem taką spontaniczną osobą, to tyle lat już w tym programie jestem. Kiedyś, parę lat temu, jak tylko zacząłem występować w tym programie, to się przygotowywałem. Tak starałem się, ale później nic z tego nie wychodziło. Co się przygotowałem, to nic później na ekranie nie było, tylko właśnie te moje spontaniczne reakcje, więc spontan jest najlepszy. A powracając właśnie, to znaczy pozostając przy temacie twoich początków, jak to było? Czy ty od razu zgodziłeś się wziąć udział w tym programie? Jak rodzina właśnie twoje podchodziła? Jak przyjaciele? Bo jednak nie ma co ukrywać, cała Polska ogląda ciebie na co dzień. No właśnie, na początku się zastanawiałem, czy wziąć udział w tym programie, też ze względu na to, iż jestem osobą homoseksualną i występujemy tam już jako nie para, ale wtedy jako para dwóch gejów, ale wtedy ten program jeszcze nie był tak popularny i ja, gdy byłem zaproszony do tego programu, jeszcze mi powiedziano, że nagramy jeden, dwa odcinki, może nawet was nie wyemitujemy, może się nie sprawdzicie, więc jak najbardziej miałem te obawy i zastanawiałem się, czy wziąć udział. No i nie miałem zielonego pojęcia, że ta przygoda będzie trwać już teraz 8 czy 9 rok i że to tak wszystko się rozhula. Jak to jest w twoim przypadku na co dzień? Czy jesteś rozpoznawalny? Jak na przykład przychodni reagują, kiedy ciebie zobaczą? No jednak znajoma twarz. No nie ma dnia, żeby ktoś mnie nie zaczepił na ulicy. Teraz jak jest lato, nie mamy tych kurtek, czapek i jest widno do wieczora, to zdarza się to jeszcze o wiele częściej. I z reguły, znaczy właściwie to są tylko i wyłącznie reakcje pozytywne, bardzo miłe. I to jest takie bardzo budujące. I potem, gdy ktoś mnie zaczepi, pochwali, zrobi sobie ze mną zdjęcie, to później mam takie banana na twarzy i chodzę i się cieszę. W najbliższą sobotę w Warszawie będzie Parada Równości. Czy bierzesz udział w tej paradzie, czy jednak masz inne plany? Biorę udział w tej paradzie, jak najbardziej będę. I ostatnie pytanie, jakie są twoje plany wakacyjne na ten rok? W wakacje będziemy realizować kolejny program, który już od września zobaczycie w TTV. A jaki to jest program? Jeszcze nie mogę mówić, natomiast nie będzie to nowy program, tylko coś, co już było, więc możecie się domyśleć.